26 maja odbyła się kolejna edycja majówki współorganizowanej przez gminę Kościelisko. Gospodarzem wydarzenia tradycyjnie był Dzianisz wraz ze swoją lokalną społecznością. 21 w tym roku, także to jest no, dość parę roków to robimy. Pierwsze my robimy przy szkole na boisku szkolnym. No, ostatnio 7 lat na scenie plenerowej w Borkach. No, ale dzisiaj aura nam nie sprzyjała, bo odpadł Niloł. No to zrobiliśmy w budynku wielofunkcyjnym, nowo wybudowanym. Majówka była okazją do odpoczynku, spędzania czasu z góralskim folklorem, ale także do rywalizacji między młodymi artystami. Dzisiaj majówka połączona z przeglądem dziecięcych zespołów regionalnych. Co roku w gminie Kościelisko odbywa się od 20 kilku lat, odbywają się przeglądy zespołów szkolnych działających na terenie gminy Kościelisko. Ostatnimi laty spotykaliśmy się tylko w Kościelisku, a w tym roku spotykamy się przy okazji majówki w Dzianiszu. Zaprezentowały się 3 zespoły działające przy szkołach: Polany, Mali Witowianie i Mali Dzianiszanie, a oprócz tego gościnnie już po raz trzeci zespół Przedszkolaki z Witowa działające przy przedszkolu Sióstr właśnie w tej miejscowości. Dzianisz to niewielka podhalańska miejscowość, której początki datuje się na około 17 lipca 1619 roku. Już niebawem całą społeczność, jak i samą miejscowość czeka wielkie świętowanie 400-lecia lokacji. Jednak podczas majówki był czas nie tylko na historyczne wspomnienia, ale również na rozmowę o tym, jak jaki Dzianisz jest dziś. Posiadamy zabytkowy kościół. Niedawno powstał budynek wielofunkcyjny, w którym dzisiaj odbywa się obecnie majówka. Przegląd zespołów dziecięcych z naszej gminy obecnie. Do budowy budynku wielofunkcyjnego przysłużyli się także mieszkańcy. Były wpłacone składki na zakup działki, przy czym Urząd Gminy wybudował bardzo piękny budynek. Znajduje się tu przedszkole, hala widowiskowa, ośrodek zdrowia, biblioteka. Majówka w Dzianiszu to już blisko ćwierćwieczna tradycja. Od samego początku przyciąga całe pokolenia mieszkańców, którzy chcą odpocząć od codzienności, spotkać się ze sobą i spędzić czas pod halańską kulturą.